słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. O Panie, wzywam imię Twe. Nad bezkres fal podnoszę wzrok. Gdzie morze drży w ramionach Twych wytchnienie me, bo Ciebie mam, jestem Przygotowując się do tego rozważania, znalazłem, moi drodzy, taki komentarz, który zwraca uwagę na element w tej Ewangelii, taki drobny szczegół, który może nam wiele wyjaśnić. To też jest dla mnie osobiście nauka, ale niech to będzie również i dla was nauka, że trzeba uważnie czytać Ewangelię. Czasem pobieżnie podchodzimy do Słowa Bożego, czasem nawet mówimy: a, znam tą Ewangelię, czytałem tę przypowieść. Warto ją czytać kilka razy po to, aby wydobyć te szczegóły, które są w niej ukryte. A ten komentarz zwraca uwagę na tą karę, jaką cierpi ten bogacz w piekle, bo ta kara polega na tym, że potrzebuje on, aby schłodzić jego język. Prosi Abrahama o to, aby Łazarza posłał po tą wodę, aby schłodził jego język. Dlaczego akurat cierpi? To cierpienie dotyczy jego języka. Popatrzcie, że w jakiś sposób musi się to łączyć z tym obrazem biednego człowieka, który leży u bram jego pałacu, a psy liżą jego wrzody. Z jednej strony w Biblii pies jest to zwierzę nieczyste, ale jak wyczytałem, jest to symbol kapłańskiej posługi słowa. W księdze Izajasza znajdziemy taki fragment, który powie dosłownie, jest tam takie stwierdzenie o pasterzach, którzy nie głoszą słowa Bożego, zostaną nazwani niemymi psami, czyli powinni głosić słowo, a tego nie czynią. Być może moglibyśmy poszukać takiego wyjaśnienia tej przypowieści, że bogaty człowiek to jest właśnie ten, który nie użył tego swojego języka po to, aby skierować dobre słowo do tego biednego, który leży u jego bramy. Zauważcie, że ta bieda, której doświadcza Łazarz, wcale nie musimy w pierwszym rzędzie zwrócić uwagę na jego biedę materialną, ale możemy poprzez ten brak popatrzeć na niego jako na człowieka, który potrzebuje po prostu dobrego słowa. Potrzebuje i trzeba byłoby się przyjrzeć w naszych relacjach z bliźnimi, właśnie nad tym się zastanowić, czy ja obdarzam drugiego człowieka dobrym słowem. Jakie jest w ogóle moje słowo? Czy umiem kogoś pochwalić, docenić?
nawet powiedzieć mu komplement, albo nawet naciągnąć trochę rzeczywistość. Może komuś się coś nie udaje, a potrzebuje tego, żeby go podnieść na duchu. To ważne, żebyśmy zwrócili na to uwagę, bo przez to też znajdziemy się wśród ludzi, których Bóg zna z imienia. Zauważcie, że w tej Ewangelii to biedak jest nazwany po imieniu, a bogaty jest kimś bezimiennym. W naszym świecie zwykle to ci bogaci, celebryci, ci, którzy mają pieniądze, są znani z imienia i nazwiska, a biedni są nieznajomi. Dla Boga sytuacja jest odwrotna. To właśnie ci biedni są mu dobrze znani, natomiast ci, którzy zapomnieli, po co otrzymali to bogactwo, niekoniecznie są tymi, którzy w pierwszym rzędzie znajdą się w Królestwie Niebieskim. W tej drugiej części odnieśmy się do tej biedy materialnej tego Łazarza. Zauważcie, że tak na dobrą sprawę można by było zadać pytanie, dlaczego Łazarz trafia do nieba, skoro nic dobrego nie uczynił, bo nie ma wymienionego jakiegoś dobrego uczynku tego biednego. A z drugiej strony, dlaczego bogaty trafia do piekła, skoro nie ma tam wskazanego jakiegoś konkretnego, nie jest jakimś zabójcą, nie jest przestępcą. Dlaczego w ten sposób następuje ten sąd? Dlaczego taki jest finał ich życia? Odpowiedzią na to pytanie może być fakt, że tym, co było wypełnieniem prawa przez Łazarza, to jest znoszenie tego trudu, tego wrzodzenia, tego, że chce, leży u bramy, że wszyscy go pomijają, czyli ta bieda, którą znosi. Natomiast dla bogatego winą byłoby to, że został niejako obdarzony tym bogactwem, bo to słowo, które tam pada, że dzień w dzień świetnie się bawił, to słowo jest użyte w takim kontekście radości takiej, której człowiek doświadcza razem z Bogiem, co wskazuje na to, że to bogactwo było takim Bożym błogosławieństwem. Natomiast biedny jest określony takim terminem, który jest użyty również bodajże albo w przypowieści o minach, albo o talentach. Jest jakby takim skarbem zdeponowanym dosłownie u bramy tego bogacza. Co to oznacza? Że z jednej strony bogaty otrzymał majątek i miał za zadanie się nim podzielić, a Łazarz był dla niego takim skarbem, bo mógł rzeczywiście dobrze wykorzystać talenty, które otrzymał. Nie uczynił tego jednak, dlatego tak zakończyło się jego życie. W tej części warto byłoby zastanowić się, czym mnie Pan Bóg obdarzył, nasze materialne dobra, które posiadamy, i to, czy umiemy się tym dzielić. To, co patrzyliśmy na to w poprzednią niedzielę, w jaki sposób się dzielimy, czy nie dzielimy się tylko tym, co nam zbywa, i czy szanujemy tego, z kim się dzielimy, czy nie jest to jakieś upokarzające dla tego, z kim się dzielimy. Niech te sprawy zostaną przez nas rozważone, wtedy i to słowo będziemy mogli właściwie odnieść do swojego życia.